I jesteśmy kilometr od wsi Powałczyn. Znajdujemy się na miejscu, w którym stał bunkier, ale on już miał okna obstrzałowe na wschód umiejscowione. I wszystkie te bunkry zostały wysadzone w powietrze po przejściu wojsk radzieckich. One zagrażały. Bali się Rosjanie, że ofensywa wróci. Ofensywa wróci, prawda, więc wysadzili je wszystkie w powietrze. Cała ta linia przez Prusy Wschodnie, ten rejon był, nazywał się Oltersburg Festung, czyli umocnienia szczytnowskie. I zostały wszystkie, które były na wschód, miały okna obstrzałowe, wszystkie zostały wysadzone. Znajdujemy się tutaj od tego bunkru, 30 metrów przed nim było jeszcze pole minowe, prawda? Były zasieki z drutu palczastego prowadziły tak wzdłuż i były tutaj pola minowe. Tu w tym miejscu przez 30 metrów, prawda, prowadziły tam aż przez jeziora, tam kilometrami, to dużymi kilometrami właśnie też te miejsca były, prawda, tych drutów kolczastych, zasieków i pól minowych. Po tamtej stronie jest jakieś, nie wiem, 15 metrów, jest taki wał przeciwczołgowy, tam żołnierze kładli się, mogli ostrzeliwać z pancerfaustów czołgi. I tutaj przechodzimy w tą stronę, przejdziemy na miejsce, w którym były ślady po wcześniej to koledzy moi, prawda, tam z Polski przyjechali, żeśmy znaleźli masę wystrzelonych łusek z karabinu MG, czyli stanowisko żołnierzy, którzy ostrzeliwali się, i 30 metrów po drugiej stronie tych zasieków, tego pola minowego, leżało kilku Rosjan, którzy ostrzeliwali właśnie te miejsce, prawda. Niemcy się cofnęli bardziej tutaj na północ z tego miejsca i uciekali w stronę Biskupca. Tu jeszcze jest miejsce 20 metrów dalej, jest takim zarowem. Rosjanie zrobili egzekucję żołnierzom niemieckim, stąd zabrano te resztki tych żołnierzy na cmentarz w Ełku. 9 osób bodajże było. I były wystrzelone łuski z karabinu Mosin, dużego karabinu Mosinu. Czyli egzekucja była w tym miejscu.